Dziś na tapet biorę baśń o Sinobrodym w ujęciu autorki biegnącej z wilkami. Clarissa Pinkola Estes, bo o niej mowa, to poetka, dyplomowany psychoanalityk szkoły Junga oraz kolekcjonerka i badaczka legend tradycji latynoskiej. A ja nazywam się Kamila Kaźmierczyk i jestem psychologiem i psychoterapeutką z nurtu Gestalt. I spróbuję w tym nagraniu przybliżyć to, czego uczy nas baśń o Sinobrodym. Na co dzień pomagam ludziom w ich problemach relacyjnych z innymi i z sobą i będę chciała pokazać, jaki wpływ Sinobrody ma na to, że kobiety wybierają nie tych mężczyzn, co trzeba. Dlaczego utykają w procesie realizacji swoich marzeń i planów oraz co się dzieje, gdy robi się nam zbyt wygodnie. Sinobrody. Postać, która drzemie w każdym z nas, z którą się rodzimy i która mimo nawet najlepszej opieki rodzicielskiej nie ustaje w działaniach, a jego jedynym celem jest utrudnienie nam kontaktu z naszym wnętrzem. To postać, która w psychice kobiety pojawia się co jakiś czas, odrywa ją od jej intuicji i zostawia niezdolną do uczuć, zbyt słabą, by posuwać życie naprzód. Postaram się w skrócie przybliżyć baśń, żebyśmy mieli jakąś bazę do dalszych myśli. Jeśli znają Państwo inną wersję, to tak może być. Tu autorka analizuje wersję francusko-słowiańską, opowiedzianą jej przez ciotkę z Węgrzech. A więc historia się zaczyna jak każda. O kimś, kto znał kogoś, kto znał kogoś. A w zasadzie zaczyna się tak, że w dalekich górach zakonnice w białych habitach przechowują pukiel z włosów w brody o ciemno-niebieskim kolorze. Broda ta należała do rosłego mężczyzny, łasego na kobiety. Niestety jej sinogranatowy kolor przerażał i odstraszał panie. Sinobrody zalecał się jednocześnie do trzech sióstr i żeby przekonać je do siebie, zabrał je i ich matkę na wycieczkę do lasu. Spędzili ciekawy dzień, jeżdżąc konno, w towarzystwie psów, zabawiane opowieściami mężczyzny i karmione różnymi przysmakami. Dwie z sióstr nadal miały obawy co do niego, jednak najmłodsza uległa i pomyślała, że ktoś tak czarujący na pewno nie może być zły. I im dłużej to sobie wmawiała, tym mniej straszny jej się wydawał, a jego broda nie aż tak niebieska. Pobrali się i zamieszkali w jego zamku. Pewnego dnia Sinobrody obwieścił żonie, że musi wyjechać. Zasugerował, że może zaprosić do zamku rodzinę, jeździć konno, zrobić wystawną kolację i korzystać z całego dobrobytu. Wręczył jej pęk kluczy, mówiąc, że wolno jej korzystać z każdej komnaty poza jedną. Nie wolno jej otworzyć jednych drzwi, tych, które otwiera kluczyk z rzeźbieniem przy kółku. Żona przytaknęła. Kiedy odwiedziły ją siostry, przekazała, czego nie życzył sobie mąż. Nie wiedziała jednak, jaka komnata jest otwierana przez ten kluczyk, więc wraz z siostrami uległy ciekawości i postanowiły zabawić się w śledztwo. Zamek był ogromny, miał ze 100 komnat, więc chodziło od jednej do drugiej, odwiedzając to skarbiec z pieniędzmi, to wielkie spiżarnie i wszystko dla nich było coraz wspanialsze. Aż dotarły do piwnicy i usłyszały dźwięk zamykających się dotąd niewidzianych drzwi. Jedna z sióstr chwyciła kluczyk i od razu je otworzyła. W tej komnacie było ciemno. Jak zapaliły świece, to ujrzały krwawe błoto, stosy czaszek i walające się kości trupów. Uciekły, zatrzaskując ze sobą drzwi komnaty. Młoda żona zauważyła krew na kluczyku. Próbowała ją zmyć, ale ta nie dawała się usunąć. Schowała kluczyk do kieszeni, a ten zakrwawił jej całą suknię. Próbowała zatamować krwawienie na wszelkie sposoby, ale nic nie pomagało. W końcu zrozpaczona uznała, że schowa kluczyk do szafy i zakluczy drzwi. Następnego ranka wrócił mąż. Szybko zorientował się, że nie ma kluczyka. A jak pokumał jeszcze, że żona kłamie, że go zgubiła, to otworzył drzwi i zobaczył szafę. A w niej kluczyk, wciąż roniący kropla za kroplą, który zafarbował wszystkie jedwabne suknie na czerwono. Sinobrody wykrzyknął, że teraz twoja kolej, młoda damo. I zaciągnął żonę do komnaty, w której leżały szkielety wszystkich jego poprzednich żon. Żonie udało się wybłagać 15 minut, zanim ją uśmierci, by mogła pogodzić się z Bogiem. W tym czasie pobiegła do komnaty na górę zamku i zawołała siostry, by przysłały braci jej na ratunek.
Sinobrody wzywał ją do siebie, a ta nawoływała do sióstr, czy bracia już jadą z pomocą. Aż w końcu mąż z wściekłością zaczął wspinać się po kamiennych schodach do komnaty, w której była żona. I kiedy wdarł się do środka, znaleźli się tam także bracia, którzy powalili go na ziemię i bili, i tłukli, i w końcu uśmiercili. Tu się kończy baśń o Sinobrodym. Kim jest Sinobrody? W interpretacji psychologicznej wykorzystujemy wszystkie aspekty baśni jako elementy psychiki poszczególnej jednostki. Tu psychiki kobiety. A więc Sinobrody to jakaś nasza część. Każda kobieta go w sobie ma. Sinobrody według Clarisy symbolizuje głęboki kompleks samotności, który tylko czeka na szansę do ataku. W męskiej psychice to zazwyczaj inny symbol, ale widzimy go jako odwiecznego wroga obu płci. Postać Sinobrodego jest przedstawiana często jako upadłego czarownika, kierującego się potrzebą bycia czymś większym i silniejszym niż zwykły człowiek. Podobnie jak w micie o Ikarze, ten w swym brawurowym locie zbliża się zbytnio do słońca, które topi jego skrzydła i strąca do morza. Podobnie też jak w chrześcijaństwie, Lucyfer twierdzi, że potęgą dorównuje Jahwe, za co zostaje strącony do piekieł. W folklorze istnieją uczniowie czarnoksiężnika, którzy z głupoty próbują robić coś, co ich przerasta, czym ściągają na siebie kalectwo lub kataklizm. Wszystkie te baśnie i mity mają wspólny leitmotiv, że jak jednostka próbuje wpłynąć, nagiąć, przełamać sposób działania jakiejś wyższej prawdy, to zostaje ukarana. Czy to przez wygnanie z boskiego świata, czy oddzielenie od cudownych mocy, lub nawet okaleczenie czy śmierć. I teraz nasz Sinobrody jest właśnie takim wyrzutkiem. On reprezentuje taką wykluczoną część, wykluczoną z naszej psychiki, na przykład z tej świadomej części. Możemy zrozumieć, z jaką samotnością się mierzy jako wykluczona, prawda? Problem w tym, że Sinobrody w psychice kobiety czai się, by jej zagrozić, zabić jej najbardziej intuicyjny, instynktowny głos. Nie jest w stanie znieść jej promienności, bo on kiedyś za próbę przyciągnięcia światła został potępiony, więc dziś tylko prześladuje światło innych. Tu autorka podaje sugestię, że Sinobrody może mieć nadzieję, że w końcu odbierze światło tylu duszom, że uda mu się przezwyciężyć jego własny mrok, czyli przezwyciężyć samotność. Porównam to do takiego społecznego zjawiska. Osoba, która buduje się poprzez umniejszanie innym. Gasi ich zapał, niszczy radość. I teraz chodzi o to, że taka osoba też mieszka w psychice każdej kobiety. A naszym zadaniem, jeśli chcemy się rozwijać i wzrastać, jest ją rozpoznać i odebrać jej tę destrukcyjną moc. Na drodze rozwoju musimy zrozumieć, że istnieją drapieżnicy. I w tym kontekście osiągnąć dojrzałość to stać się zwierzęciem, które nie jest nieświadome i bezbronne. Nasza baśń nam pokazuje młodą kobietę, która zauroczona Sinobrodem przyjmuje jego oświadczyny w naiwnej myśli, że jak drapieżnik ma miękkie futerko, to już nie jest niebezpieczne. I tak zaczyna się proces, w którym będzie musiała dojrzeć. Więc Sinobrody jest bardzo konkretną mocą w psychice kobiety. Taką, która według autorki trzeba opanować. A żeby to zrobić, należy uruchomić w sobie takie zasoby jak wnikliwość, intuicja, wytrzymałość, cierpliwość w kochaniu, wyczulone zmysły, dalekowzroczność, wyostrzony słuch. Tak słyszę to, co mówię i myślę, że w większości takie zwierzęce atrybuty. Bo to też tak właśnie jest, że Sinobrody za wszelką cenę chce uśpić tę naszą zwierzęcą część i zwieść ją smakołykami. Naiwna kobieta jako ofiara. Młoda kobieta w baśni symbolizuje pewną niewprawność w weryfikacji, komu daje szansę. Z początku ostrożna i lękliwa, już po jednej miłej wycieczce decyduje się nie ufać instynktom i sama ze sobą negocjuje, że ta niebieska broda nie jest przecież aż tak niebieska. Która z nas kiedyś nie przerobiła tego scenariusza? Myślę, że w pewnym sensie jest to doświadczenie każdej kobiety. Ulegamy złudzeniu. Autorka pisze: wkrada się przez okna naszej psychiki postać, ma zamaskowaną twarz, nóż w zębach i worek przerzucony przez ramię. A my i tak wierzymy, kiedy oświadcza, że pracuje w bankowości.
Zwierzęcy instynkt wyje, że sina broda oznacza kogoś śmiertelnie niebezpiecznego, ale naiwna psychika nie dopuszcza do siebie tej wiedzy. W praktyce jest to doświadczenie spotykane albo u bardzo młodych kobiet, albo u starszych, które są bardzo odcięte od czucia swoich naturalnych instynktów. Z młodszymi pacjentkami czasami aż chce się alarmować i palcem pokazać: uwaga, materiał niebezpieczny, trzymamy się z daleka. Ale jest w tej młodej naiwności taka nadzieja, że ich wiara i miłość złagodzi to, co niebezpieczne i nie będzie aż tak źle. Ta naiwność sprawia, że emocjonalne rozumienie rzeczy ukrytych u młodych dziewczyn bywa bardzo nikłe. No więc zazwyczaj muszą choć raz dać się złapać takiemu drapieżnikowi, żeby rozstać się z pewnymi iluzjami. Starsze kobiety mają trochę inny problem. Zataczają kręgi tych samych doświadczeń z różnymi osobami, bo choć często już rozpoznają schemat, to nauczyły się mistrzowsko nie czuć swojego instynktu. W większości przypadków kobiety te trzymają się myśli, że jeśli wystarczająco długo będą powtarzały autodestrukcyjny schemat, to w końcu ich sen się spełni. I tak oba typy łączy jeden motyw. Przywiązują się do widzenia tylko tego, co jest im pokazywane. Wiele z nas jako kobiety nie dostaje podstawowej wiedzy na temat biegu spraw. I w tym sensie nie jesteśmy uczone rozumienia, co jest dobre i bezpieczne, a co zagrażające. Kultura za to uczy nas folgowania zachcianką ego. Kto nie chce żyć cudownego życia? Jechać przez las koniem przystrojonym w piękne dzwoneczki, uczestniczyć w pikniku, być adorowaną. To wszystko są symbole raju, którego chcemy dotknąć, będąc jeszcze tu na ziemi. I czasami nam się wydaje, że uleganie zachciankom ego jest sednem spraw. A jeśli jeszcze je połączymy z naiwnością, to w zasadzie możemy wpaść prosto w ręce drapieżnika. Kultura też wspiera wzorzec jakiejś zaćmy umysłowej, bo dziewczynki od małego uczy się bycia miłą i grzeczną. Wyobrażacie sobie, że w świecie zwierząt matka uczy swoje potomstwo bycia miłym i grzecznym wobec wyszerzonych kłów drapieżnika? Zwierzęta są mądrzejsze przez kontakt ze swoją pierwotną naturą. Matka uczy potomstwo bycia adekwatnym, a nie miłym. Jak coś ma wielkie zębiska i jest silniejsze, uciekaj. Jak słabsze, możesz być spokojny. Jak chore, zostaw. Jak ładnie pachnie, ale jest zamknięty w metalowych szczękach, wiej. W naszej baśni matka młodej dziewczyny jest niejako uśpiona. Też idzie z córkami na piknik. Nie ostrzega w żaden sposób, daje się oczarowywać. To taka i biologiczna, i symboliczna matka, która w jakiś sposób nie jest obiektem chroniącym. Za to starsze siostry mają więcej krytycyzmu i nie romantyzują nadto drapieżnika. W procesie rozwoju kobiety chodzi o to, by zacząć wsłuchiwać się w te głosy, zamiast puszczać je mimo uszu. Autorka podsumowuje to tak, że wiele kobiet w sensie dosłownym powtarza w życiu opowieść o sinobrodym. Wychodzą za mąż, kiedy jeszcze są dość nieświadome, by nic nie wiedzieć o drapieżnikach i wybierają człowieka, który ma niszczący wpływ na ich życie. Są zdecydowane uleczyć tę osobę swoją miłością. W pewnym sensie bawią się w dom, a większość czasu spędzają na powtarzaniu: jego broda nie jest aż tak niebieska. Jest wyjście z tej sytuacji, ale trzeba mieć do niego klucz. Klucz do wiedzy, czyli znaczenie myszkowania. Sinobrody wyjeżdża i zachęca żonę do nieskrępowanego korzystania z przywilejów. Jest pozornie wolno. Pozornie, bo nie może zbliżać się do ponurej prawdy na jego temat, jaka jest skryta w jednej z komnat. Naiwna kobieta godzi się zostać w nieświadomości. I to jest właśnie to. Łatwowierna, odcięta od instynktów kobieta daje się zbyt łatwo zwieść iluzjom łatwego i przyjemnego życia, rozrywek, prestiżu, większego bezpieczeństwa, romantycznej, wiecznej miłości, gorącego seksu, rozmaitych przyjemności. Sinobrody zabrania jej używać kluczyka, który otworzyłby jej oczy. I tu początek ma zmiana. Rodzi się ciekawość. Jeśli się podporządkuje i nie użyje kluczyka, wybiera duchową śmierć. Ale nasza młoda kobieta decyduje się przejrzeć na oczy. Nie wiem, czy to tak można powiedzieć, przejrzeć na oczy. Decyduje się przejrzeć na oczy. Zajrzeć do zakazanej komnaty. Drzwi do komnaty symbolizują pewną psychiczną blokadę. Strażnika tego, co nie jest chętnie pokazywane.
I kiedy ciekawość rośnie, to właśnie wtedy pojawia się pytanie, co kryje się za pozorami? Co jeszcze mogę zobaczyć? Co mogę zobaczyć poza tym, co jest mi pokazywane? I psychika młodej kobiety zaczyna rozwój. Te, które mają zdobyć świadomość, będą śledzić to, co kryje się za oczywistościami. Po włożeniu kluczyka do drzwi i zobaczeniu makabrycznej zawartości komnaty, kluczyk zaczyna nieprzerwanie krwawić. To jest to uczucie, że jak dotkniemy jakiejś ważnej prawdy na nasz temat, to coś się nieodwracalnie zmienia i pewnych rzeczy nie da się już odzobaczyć. Ta nowa prawda rozlewa się po naszej świadomości jak krew po jedwabnych sukniach w baśni. Nie da się zatamować tego krwawienia. Podczas terapii mamy takie momenty, kiedy klientka otwiera jakieś drzwi do swojego życia i widzi tam rzeź, którą sama sobie zgotowała. Czy to rezygnując ze swoich marzeń, aspiracji, aktywności życiowych, relacji. Tak zwane oblubieniec bestia to częsty motyw w baśniach. Pewna kobieta opowiedziała mi, że miała sny, jak pokonuje różne przeszkody. Ich trudność rośnie, a ona idzie dalej. Przeciska się przez cienkie szczeliny, wspina po schodkach. A kiedy we śnie w jej drodze towarzyszy jej życiowy partner, pojawia się przed nią ściana i nie może iść dalej. Clarissa w książce komentuje podobne sny, pisząc, że nic nie jest tak miłe, jak się wydaje. Niedostrzeganie, że wewnętrzne pragnienia nie mają odzwierciedlenia w zewnętrznej rzeczywistości, jest tropem, który zostawia bestia. My już wiemy, że w sensie symbolicznym ta bestia to destrukcyjny kawałek w psychice kobiety. To on niszczy jej cele. Za każdym nowym początkiem zbija ją z tropu, wpędza w kompleksy. Dostarcza jej zwątpienia, wstydu. Tak, że mimo, że chce zmienić pracę, nie może. Chce przystąpić do działania? Nie działa. Marzy o miłosnym związku, ale nie podejmuje aktywności. Chce gdzieś dotrzeć, ale nie podejmuje pierwszego kroku lub porzuca starania przy pierwszej napotkanej trudności. Ale nasz kluczyk krwawi i powoli pokrywa krwią także suknię. W baśniach i mitach ubranie jest symbolem naszej fasady, naszego prawie idealnego wizerunku, który chcemy pokazywać światu. Jeśli i ono zaczyna być splamione krwią, nie możemy już dłużej udawać, że pewna prawda nas nie dotyczy. Zatem na drodze rozwoju psychiki kobiety powstają nowe pytania. Co we mnie umiera? Co jest inne niż się wydaje? Czego wolałabym nie wiedzieć? Co we mnie zostało zabite? Każde z tych pytań jest kluczem. Kobieta próbuje na wszelkie sposoby zatamować krwawienie z klucza. To byśmy rozumieli jako nasze naturalne mechanizmy obronne. Bronimy się przed uznaniem pewnej prawdy, nawet jak jest konieczna. Wewnętrzny drapieżca chce zwieść naturalne instynkty kobiety. Trupy znalezione w zakazanej komnacie symbolizują jego dotychczasowe zdobycze. W najlepszym wypadku chce wyszydzić, a w najgorszym zniszczyć kobiecą zdolność do wglądu, stłamsić jej aspiracje, zapobiegać realizacji marzeń. Mnie poruszył przykład opisany w tej książce. Pewna kobieta była pełna umiłowania do szykownego stroju, spacerów po modnych ulicach Chicago w wielkim kapeluszu i zwiedzania wystaw. Jej życie potoczyło się tak, że osiadła na pustkowiu z mężem farmerem i zajęła się domem i dziećmi. Już nie miała czasu na stroje i spacery po Michigan Avenue. Pewnego dnia, wyszorowawszy na kolanach podłogi w salonie i kuchni, ubrała się w najlepszą jedwabną bluzkę, zapięła długą spódnicę, na głowę włożyła ogromny kapelusz, przystawiła sobie strzelbę męża do ust i pociągnęła za spust. Clarissa komentuje, że dusza kobiety ma potrzebę wyrażania się w swoisty, uczuciowy sposób. Musi się rozwijać i rosnąć, nie gnębiona przez nikogo. Głód duszy może przyprawić kobietę o śmiertelne cierpienie. Baśń o Sinobrodym daje nam jednak alternatywę. Kiedy kobieta nie ulegnie swemu wewnętrznemu niszczycielowi i otworzy zakazaną komnatę, zrozumie, że pewne aspekty jej ważnego wnętrza zostały wymordowane i zginęły za fasadą dobrobytu, wygody. I kiedy już to wie, może stawić temu czoła i zaprzestać tej rzezi. Zastanówmy się, co terminy kluczenie i lawirowanie oznaczają w innym wymiarze niż ten potoczny. W języku myśliwych kluczenie i lawirowanie to terminy określające uciekające przed pogonią zwierzęta, nurkujące w podziemne korytarze, by potem pojawić się za plecami drapieżnika. Jest to ten manewr, który wykonuje żona Sinobrodego, by zyskać trochę czasu w
pewnym sensie i psychoterapia jest takim procesem. Pozwala zanurkować głębiej i spojrzeć na sprawę z innej strony. W świecie zewnętrznym u kobiet obserwujemy to na przykład w relacjach w pracy, w związku, w relacji z uzależnieniem, nałogiem czy jakimś autodestrukcyjnym zachowaniem, a przejawia się to w graniu na zwłokę, zbieraniu energii przed ostatecznym starciem. A tymczasem wewnętrzny drapieżca, czyli siła niszcząca kontakt z intuicją, zaczyna wrzeć. To są te wszystkie momenty autosabotażu. Starcie dwóch sił na granicy przemiany. Z jednej strony tak bardzo chcę pójść za instynktem, z drugiej wiem, że sinobrody mnie tak łatwo nie puści. Tu autorka opisuje, że starcie tych dwóch sił jest tak wyczerpujące, że kobieta zaczyna czuć się wykończona własną wewnętrzną walką, a jednocześnie jest to moment kluczowy, który przypomina przebywanie dzień i noc na silnym mrozie. Aby przetrwać, nie może poddać się zmęczeniu. Zasnąć oznacza pewną śmierć. Jednocześnie jest to moment, w którym, jak podaje Clarissa, kobieta przestaje być ofiarą, a staje się istotą o przenikliwym umyśle, wyostrzonym słuchu, bystrym wzroku. W procesie terapii klientki wtedy często mówią, że decyzja w ich sprawie już zapadła. Czują to wyraźnie i czują, że już zbiera w nich siła do zmiany. Znajdują jej zwiastuny, są wyczulone na potwierdzenie, że idzie nowe. Autorka tu tłumaczy, że w świecie zwierząt istnieje coś takiego jak tajemniczy taniec drapieżnika z ofiarą. Jeśli ofiara wysyła szczególny, pełen uległości sygnał wzrokowy i wpada w szczególny rodzaj drżenia, które powoduje słabe falowanie skóry na mięśniach, to w ten sposób komunikuje drapieżcy swoją słabość i godzi się zostać łupem. Czasem trzeba drżeć i umykać, ale są chwile, kiedy nie wolno tego robić. W krytycznym momencie kobieta nie może zadrżeć i okazać słabości. Kiedy żona sinobrodego błaga o czas, by przygotować się na śmierć, nie jest to bynajmniej jej oznaka uległości wobec drapieżcy. To jej chytry sposób na przygotowanie mięśni do walki. Jak leśne zwierzęta znika pod ziemią, by ukryć się przed drapieżcą i niespodziewanie wynurza się za jego plecami. W baśni młoda kobieta nawołuje braci o pomoc w uratowaniu jej. Bracia symbolizują tu bardziej umięśnioną, z natury bardziej agresywną siłę napędową psychiki, która będzie mogła rozprawić się z sinobrodem. Szczególne znaczenie ma w tej baśni nawoływanie braci poprzez starsze siostry. Te jako mądrzejsze służą za kompas prowadzony do wewnętrznej siły. Czujne, mądrzejsze siostry i silni, waleczni bracia. To aspekty psychiki, które każda kobieta powinna wzmacniać. Clarissa zwraca uwagę, że kiedy kobieta odrzuca postawę naiwności, towarzyszy jej coś niezbadanego. Budzi się w niej męski aspekt, czyli animus. Więcej o animusie mówiłam w serii filmów Tęsknota silnej kobiety za silnym mężczyzną. I to ten aspekt męski, który jest w toku wychowywania najczęściej wykorzeniany z dziewczynek, a mianowicie agresja. Jeśli ten aspekt jest zdrowy, to tak jak w przypadku symbolicznych braci, kocha kobietę, w której psychice zamieszkuje. Pomaga i wspiera w dążeniu do świadomości. Im silniejszy, solidniejszy animus, tym sprawniej, z większą klasą i w bardziej konkretny sposób kobieta daje wyraz swoim ideałom i kreatywności w zewnętrznym świecie. Podczas gdy kobieta, której animus jest słabo rozwinięty, może mieć mnóstwo oryginalnych myśli i pomysłów, które nie wydostają się z martwego punktu i nie potrafi ich zrealizować. Bracia symbolizują siłę i szybkie działanie. Z ich pomocą, z dziewczyn o zamklonych oczach, stajemy się kobietami o bystrym wzroku, które w razie potrzeby uruchomią wsparcie dla własnego najwyższego dobra. Wnioski i refleksje. Jakie zastosowanie baśń o sinobrodym ma w codziennej praktyce? Ano takie, że uruchamiamy nasz wewnętrzny wysiłek, by nie dopuszczać na przykład niszczących myśli na własny temat. Zwłaszcza tych dotyczących naszej wartości. Wszelkie nie uda mi się, nie zasługuję na to, to powyżej moich możliwości, muszę się godzić na to, co jest mi dane. Tylko czeka, by zaatakować naszą psychikę. Łapiemy złe, wrogie myśli, zanim urosną na tyle, by wyrządzić nam krzywdę. W książce autorka podaje przykład, że unieszkodliwiamy drapieżcę, przeciwstawiając jego szeptom własne używcze prawdy. Pojawia się głos: nigdy nie doprowadzasz spraw do końca, a my mówimy: wiele spraw doprowadzą do końca. Osłabiamy jego atak, biorąc do serca jego słowa,
ale zachowując tylko to, co jest prawdziwe, resztę wyrzucamy. Jest to baśń o naiwności i o łamaniu zakazu patrzenia krytycznie. Ponieważ oferuje klucz do zadawania wszystkich pytań. Pytań o siebie, rodzinę, o własne starania, własne przekonania i toczące się wokół życie. Clarissa pisze, że możemy wyrwać moc wszystkiemu, co trzyma nas w niewoli i użyć tę moc, kiedyś użytą przeciwko nam, dla naszych celów. Tak rozumie istotę dzikiej kobiety. To też piękna metafora przerabiania naszych ran na zasoby, na przykład w procesie psychoterapii. Teraz jeszcze kilka słów połączenia baśni Osina Brodym ze snami kobiet o mężczyźnie w ciemności. Według jungowskiej psychoanalityczki większość kobiet w różnych etapach życiowych podziela pewien sen. Jawi się on tak, że kobieta znajduje się sama, najczęściej w domu. Zdaje sobie sprawę, że na zewnątrz ciemności ktoś się czai. Przerażona dzwoni po pomoc, ale ten osobnik już znajduje się blisko niej, już czuje jego obecność. Nie może nigdzie się dodzwonić. Budzi się raptownie z uczuciem niepokoju i wyczerpania. Sny to są według autorki portale przejścia, takie duchowe ćwiczenia przed kolejnym krokiem w naszej świadomości. A kobieta może mieć sny o drapieżcy, kiedy w jej życiu dominuje stagnacja lub zbyt niezadowolenie z siebie. Wtedy ten sen pojawia się, by zmotywować do energicznej pracy. Ale jest też potwierdzenie, że życie kobiety potrzebuje zmiany. Że śniąca popadła w znudzenie lub w niemoc w obliczu trudnego wyboru. Że z niechęcią myśli o następnym kroku, nie przywykła do działania na pełnych obrotach, z wykorzystaniem wszystkich sił. Pewna kobieta, nazwę ją Helena, bardzo chciała zmienić pracę. Miesiące mijały, oszczędności topniały i narzekała, że nie może jej znaleźć. Zapytałam ją, czy w obliczu tego, że ma solidne wsparcie finansowe ze strony rodziny, naprawdę chce znaleźć tę pracę. Odpowiedziała: no pewnie. Tonem, który z pewną dozą prawdopodobieństwa uznalibyśmy za niemrawy. Helena śniła, że na jednym z ostatnich pięter wieżowca dopada ją mroczna postać, nasz senny drapieżnik, i zmusza do skoku z okna. Moglibyśmy pokusić się o różne interpretacje tego snu, jednak Helena znała jego znaczenie. Skoczyć z okna oznaczałoby poddać się drapieżce, a tym samym uśmiercić jej niezależność, ambicje i marzenia. Czyli w baśni Osina Brodym to by oznaczało skończyć jako szkielet w zakazanej komnacie. Z kolei zmierzyć się z nim i go pokonać oznaczałoby uśmiercić jakąś wygodę życiową, przytulne kapcie, nic nie robienia, i przejść do etapu spójnej postawy szukania pracy i zbudowania niezależności finansowej. Sen o mężczyźnie w mroku to dla kobiety sygnał pobudki. Uważaj, coś niebezpiecznego dzieje się w otaczającym cię świecie. To, co Clarissa uważa za niebezpieczne, to ulegnięcie jakiejś martwocie naturalnych instynktów. Helena naturalnie czuła potrzebę rozwoju i zbudowania swojej niezależności. Jednocześnie przeciwstawna moc, wyrażona w jej śnie jako mroczna postać mężczyzny, bardzo chciała ten naturalny instynkt zniszczyć. Według autorki kobieta musi zachować swoją pierwotną naturę, a nawet czasami strzec jej z niezwykłą czujnością. A kobiety, które zachowały kontakt ze swoimi pierwotnymi instynktami, dużo rzadziej ulegają niemocy i stagnacji. Przykład innych kobiet opisywanych w książce to doświadczone artystki, poetki, malarki, które z jakiegoś powodu robią wszystko, by nie sięgnąć po pędzel i zacząć tworzyć. A dzieje się tak, ponieważ w głębi ich psychiki czai się ktoś, kto ma o nich bardzo złe mniemanie, a one mu ulegają, zamiast się zbuntować, roztrzaskać mu głowę i uciekać do wolności. To, co by należało zrobić, to potraktować swoją sztukę dużo poważniej niż dotychczas. Te kobiety często mówią: nie mam talentu, nie jestem ważna, nie jestem wykształcona, nie uda mi się, nie mam pomysłów, nie wiem jak, nie wiem co. Clarissa przyznaje, że nieraz ma ochotę nie potrząsnąć na sesji, żeby przestały pleść takie bzdury, ale w zasadzie nie musi tego robić. Zrobi to mężczyzna w ciemności. Ponieważ sen o takim mężczyźnie to koszmar, a koszmary mają twórczą moc. Mają twórczą moc napędową i zazwyczaj same w sobie już stanowią znakomity napęd, bo pokazują artyście, co się z nim stanie, jak zakopie swój talent.
Ale groźba mężczyzny w ciemności jest przestrogą dla każdej z nas. Jeśli nie będziemy strzegły naszych skarbów, to zostaną skradzione. Kilka słów podsumowania. Z praktycznego punktu widzenia, sny o sinobrodym czy mężczyźnie w ciemności są bardzo ważne, bo pomagają oczyścić życie z elementów negatywnych. Czasami też nas popychają do ograniczenia pewnych znajomości, bo jeśli kobieta w swoim otoczeniu ma osoby wrogo lub lekceważąco nastawione do jej przeżyć, to jej wewnętrzny drapieżca czerpie z tego pożywkę. Staje się silniejszy i bardziej agresywny. Czyli tu się odnosimy do pewnej potocznej myśli. Czy ludzie, którymi się otaczamy, karmią nasze wnętrze, czy je pustoszą? Wspieramy nasz kontakt z naturalnym instynktem poprzez ćwiczenie się w słuchaniu intuicji, wewnętrznego głosu, zadawanie pytań, ciekawość i dociekliwość, a także ogarnianie tego, co się widzi i słyszy i reagowanie w oparciu o zdobyte informacje. A jeśli chodzi o obronę naturalnego instynktu, to nie warto być miłą. Autorka pisze, że zachowanie słodkiej idiotki wywołuje tylko szyderczy uśmiech na twarzy drapieżcy. Kiedy coś zagraża naturalnemu instynktowi, to należy temu powiedzieć głośne i stanowcze dość. Wtedy kobieta przestaje być naiwna i być obiektem ataków. I to jest lekarstwo, które sprawia, że ten maleńki kluczyk przestaje broczyć krwią. Na koniec jeszcze o samej książce. Biegnąca z wilkami to zbiór analiz, baśni i legend ukazujących różne oblicza życia wewnętrznego kobiet. Napisanie jej zajęło autorce 21 lat. Clarissa Pinkola Estes, Biegnąca z wilkami. To wszystko na dziś. Dziękuję za obejrzenie tego nagrania. Jeśli jego treść Ci się podobała, to poproszę o lajka. Zapraszam do dzielenia się refleksjami w sekcji komentarzy. Cześć!